A drugi rocznicowy odcinek rozpoczniemy również w Dubeninkach. Tym razem na cmentarzu ewangelickim, jak widzicie, wskazuje ten znak. Tutaj jego historia. I wejdziemy od razu na jego teren. Jest tu oczywiście, jak to na cmentarzu ewangelickim, dużo starych nagrobków. Prawa część, jak widzicie, bardzo dobrze zachowana, odnowiona. Tutaj po lewej cmentarz w gorszym stanie. Jakiś pęknięty większy grobowiec. Metalowe wystają słupki. Ale nie wiem, ile nazwisk uda nam się tutaj zobaczyć. Natomiast zobaczcie tu, jak ładnie jest przycięty barwinek. I pierwotnie na cmentarzach ewangelickich na pewno w takiej formie to musiało wyglądać. Z grubsza oczywiście. Dużo połamanych gałęzi, pewnie od wiatru, który teraz słyszycie. Po lewej parę jeszcze nagrobków tam w tej zarośniętej części rzuca się nam w oczy. No widzicie, jest ich tutaj całkiem sporo. Bo mam nadzieję, że wiatr nie jest bardzo uciążliwy w odbiorze tego filmu. Tutaj jakieś takie rośliny bardziej ozdobne, można by powiedzieć. Być może kiedyś jakiś grobowiec, mogiła specjalna się tu znajdowały. No i tutaj pod gałęziami widzimy obramowania nagrobków. Tutaj pozbawione tablic. Tutaj jakiś fragment "Niech spoczywa" po niemiecku. Ale większość nagrobków, z tego co widzę, już anonimowa niestety. O, tam jest jakaś tablica pamiątkowa. Na pamiątkę, zobaczcie, dzieci pewnie swojej matce postawiły tą tablicę. Tutaj część naprawdę bardzo ładnie uporządkowana tego cmentarza. No to jakaś plastikowa butelka. Większość grobów anonimowa, z wyjątkiem tego tutaj. Zobaczcie, pięknie zachowana rzeźbiona tablica na takiej podstawie, jak wyglądającej jak pień. Grób z roku 1900 i spoczywa tu małżeństwo, które pochowane pewnie było pod tymi nagrobkami. Tutaj owoce konwali, zobaczcie. I też konwalia ładnie została zachowana tylko do tej części na nagrobku. Tutaj już zachowana alejka, bliżej drogi wojewódzkiej. No i również ciekawy nagrobek tutaj. Tutaj znowu mogiła z I wojny światowej. Żołnierz poległy w 1916 roku. I tak naprawdę to, co najważniejsze na tym cmentarzu właśnie I wojny światowej dotyczy. Bo zobaczcie, tutaj jest z mogiła dwóch żołnierzy. I to są bracia, z tego co widać. Max i Paul, nazwisko V. Widać, że służyli oni w różnych jednostkach, więc raczej na froncie wojennym się nie spotkali. Jeden z nich umarł 24 grudnia w Wigilię roku 1914, a drugi 12 czerwca 1915 roku. Na dole napis "Poległym za ojczyznę" chyba. Narysowany hełm żołnierski, krzyż żelazny. Więc trzy groby z I wojny światowej znajdują się jeszcze na tym cmentarzu. Oprócz tego wojskowego, który pokazywałem w poprzednim odcinku rocznicowym. I podejrzewam, że są to żołnierze, których ciała sprowadziła na ten cmentarz ich rodzina najpewniej. Więc być może nie polegli tu w okolicach, ale stąd pochodzili i rodzinie udało się ich pochować na swoim rodzinnym cmentarzu. Tak bym wytłumaczył genezę tych trzech mogił. Ta bardzo bogata, jak widzimy, łańcuch. Podejrzewam, że odnawiany, nie sądzę, żeby był oryginalny. Raczej przypięty na nowo, po latach. Ale kto wie. No i tamta na górze. Znacznie prostsza i skromniejsza wojskowa mogiła. Tutaj też przy tej mogile zobaczcie charakterystyczne wzniesienie. Dawna granica cmentarza. To jest widoczne do dzisiaj. Oczywiście sam cmentarz położony na wzgórzu. To też raczej standardowe dla starych cmentarzy. Thank you.
Ten cmentarz położony jest już po wschodniej stronie wsi dla odmiany. Na pewno jest dużo starszy od tego wojennego, no bo służył mieszkańcom tej wsi przez wiele lat. Te dwie mogiły z I wojny światowej to bardzo ciekawa ozdoba tego miejsca. A teraz jeszcze na koniec zabiorę Was w bardzo znane turystycznie miejsce, w którym też stary cmentarz się znajduje, jednak wydaje mi się, że niewiele osób o tym wie. Dlatego spróbuję go Wam pokazać. A z Dubeninek już to będzie ode mnie wszystko. Cmentarz położony przy atrakcji turystycznej będzie za chwilę, bo jeszcze teraz po drodze zajechałem na cmentarz z I wojny światowej w miejscowości Gołdap. I ten jest charakterystyczny o tyle, że znajduje się na nim taki duży pomnik z prawosławnym krzyżem. Dzisiaj bez tablicy. Pierwotnie podejrzewam, że tablica była tutaj od frontu. Tu widzicie, jest miejsce, ewidentnie coś tutaj wcześniej było. Mogił dosłownie kilka. Na tym cmentarzu pochowani są żołnierze rosyjskiej armii. Chyba żaden z nich nie jest znany z nazwiska. Tu zobaczcie, tu spoczywa 16 żołnierzy rosyjskich 1914-1918. Wszystko to są zbiorowe mogiły żołnierzy nieznanych z nazwiska. I wszystkie też należą do żołnierzy rosyjskich. Widzimy prawosławne krzyże na każdej tablicy. Choć tablice już powycierane mocno miejscami. Podejrzewam, że żołnierze niemieccy z kolei spoczywają na drugim cmentarzu w Gołdapi położonym. Jest on położony bliżej wieży ciśnień. No natomiast ten, on jest powierzchniowo mały, ale żołnierzy spoczywa tutaj dosyć sporo. No więc w tym roku kolejny raz odcinek o cmentarnych Mazurach. Podobnie jak w zeszłym roku przy okazji rocznicy. Zobaczcie, drzewa też zasadzone na pewno na potrzeby tego cmentarza. Ciekawe miejsce, a mocno na uboczu miejscowości, przy okazji jakichś wakacyjnych wycieczek, warto na pewno cmentarz żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej w Gołdapi odwiedzić. I na pewno też im poświęcony był pomnik z prawosławnym krzyżem, który znajdziemy przy wejściu na cmentarz. A teraz ruszamy dalej. W bardzo ekspresowym tempie cmentarz żołnierzy niemieckich w Gołdapi położony jest przy samej wieży ciśnień, którą widać tam między drzewami. Cmentarz wojenny 1914-18, miejsce spoczynku żołnierzy niemieckich i rosyjskich, jednak też poległych w I wojnie światowej, obiekt zabytkowy, to samo po niemiecku. Wejdziemy na teren, ale tak jak mówię, naprawdę szybko i tak jak na pamięć, bo już tu kiedyś byłem. Tutaj tablice z nazwiskami żołnierzy, mocno powycierane, jak widzicie. Tutaj płyty też już słabo czytelne. Bardzo duży cmentarz jak na centrum miasteczka. Być może przez lata, o tu 17 nieznanych rosyjskich żołnierzy. Być może przez lata pokusa, aby teren ten przekształcić w coś innego. Mogła być duża, no niemniej cmentarz istnieje do dzisiaj. Tutaj ciągle rosyjscy żołnierze, których jest tu mnóstwo, bo tu ciągle 17, 18, 17. Tu chyba jeden nieznany rosyjski. Tu 20. Znicz. Podział na kwatery tutaj widzimy również. Z kolei po lewej stronie bardzo dobrze widoczne żelazne krzyże żołnierzy niemieckich. I tutaj zobaczcie, oni umierali w roku 1918 aż. Nie wiem, czy w Gołdapi był jakiś szpital. I to też nie polowy już w 1918, tylko raczej wojskowy. Tu 1914. Brzuski dookoła. Tam jakieś większe drzewa. Tutaj znowu zobaczcie,
29 grudnia 1918 po prawej stronie żołnierz, więc umarł już po zakończeniu działań wojennych, nawet na froncie zachodnim. Tu na dole 9 nieznanych niemieckich żołnierzy. No taki to cmentarz, naprawdę w środku miasteczka. Z ulicy miejsce może trochę niepozorne, zobaczcie też przewrócone drzewo od wiatru, ale naprawdę po wejściu robi wrażenie. No to tak z okazji rocznicy. O, widzicie teraz wieża ciśnień z cmentarza. Rocznicowo chciałem wam to miejsce pokazać. Ruszamy już naprawdę teraz na ostatni cmentarzyk. Ciekawe, co za nagrobek znajdował się tutaj, zobaczcie. Zostało go raczej mało, a musiał być bardzo wyróżniający się. Podobnie wyróżnia się ta płyta tutaj, bo płyt jest mnóstwo, one są czytelne raczej bardzo kiepsko. Niestety. A na tej znajdują się dwa znicze, ale na niej nie ma już kompletnie nic. No, ciekawe. I na sam koniec przed nami atrakcja turystyczna, którą pewnie wielu z was kojarzy. To są oczywiście mosty, wiadukty kolejowe w Stańczykach. To też jest gmina Dubeninki. I rzecz, którą chciałem wam tutaj pokazać, a mało osób o tym wie, wydaje mi się relatywnie, zwłaszcza z tych, które odwiedzają te wiadukty, to tutaj, od strony miejscowości, w tych drzewach, znajduje się stary cmentarz ewangelicki. Niestety, z tego co widzę, jest on bardzo gęsto zarośnięty i odcięty jest od parkingu przez pole, które jak widzicie jest już zasiane. Więc niestety, ale chyba nie uda mi się tam wejść. Bardziej informacyjnie miejsce to wam pokazuję przy samych wiaduktach, których widokiem kończymy tegoroczną celebrację trzeciej już rocznicy kanału. Dziękuję wam bardzo za oglądanie oraz za wspieranie mnie i obecność przez te 3 ostatnie lata.